We wtorek 5 lipca przy ulicy Żeromskiego w Bielawie interweniowały 4 zastępy Straży Pożarnej, 2 patrole policji oraz pogotowie ratunkowe. Powodem było zgłoszenie o awanturującym się mężczyźnie. 5 lipca około godziny 15 oficer dyżurny Komisariatu Policji w Bielawie odebrał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na ulicy Żeromskiego młody mężczyzna wybił kamieniem szybę. Policjanci udali się na miejsce zdarzenia, potwierdzili to zgłoszenie. Uzyskali również informacje o sprawcy tego zdarzenia, który miał udać się do domu. Policjanci niezwłocznie udali się do tego miejsca zamieszkania młodego mężczyzny. Okazało się, że mężczyzna zabarykadował się w miejscu zamieszkania, nie chciał nikogo wpuścić. Groził, że jeśli policjanci bądź jakieś inne osoby wejdą do mieszkania, skoczy z okna bądź podetnie sobie żyły. Mieszkanie to było usytuowane na 4 piętrze. Po niedługim czasie drzwi od tego mieszkania udało się otworzyć, natomiast mężczyzna zabarykadował się w swoim pokoju, dalej odgrażając się, że popełni samobójstwo bądź podetnie sobie żyły albo wyskoczy przez okno. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zostały wezwane zespół pogotowia ratunkowego oraz straż pożarna, a policjanci wraz ze strażakami zabezpieczyli teren. W tym czasie były również prowadzone negocjacje z mężczyzną. W pewnym momencie mężczyzna po piorunochronie przeszedł na dach, a następnie usiadł na włazie dachowym, uniemożliwiając w ten sposób wejście policjantom na dach. Mężczyzna przez cały czas odgrażał się. Jego zachowanie było ewidentnie nieracjonalne. Około godziny 17:15 wskutek dosyć intensywnych opadów deszczu mężczyzna postanowił zejść z dachu. Wówczas został obezwładniony przez policjantów. Zostało mu odebrane niebezpieczne narzędzie, które miał ze sobą. Mężczyzna został przewieziony do pogotowia ratunkowego, gdzie lekarz wydał polecenie zawiezienia mężczyzny do szpitala psychiatrycznego na obserwację w Obrzychu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Bielawie.